Mówili tak, temat fantastyczny, legendy mazurskie. Uczestnicy pleneru stanęli przed niełatwym zadaniem. Mieli 3 dni na stworzenie dobrej pracy. 10 osób, obrazów 12. To oddaje zapał i wenę autorów. To jest tak szeroki temat i daje tyle możliwości wyrażenia siebie, swoich myśli, przekazania prawdy o tym, co ktoś kiedyś przekazał, o tym, co nas otacza, skąd się wzięły jeziora, kto rządzi lasami, że mogliśmy tutaj poszaleć. Artyści plastycy tworzyli w Stębarku. Do wspólnych zmagań zaproszono nie tylko artystów z Polski, ale i z zagranicy. Za twórczym, zbiorowym działaniem stoi Warmińsko-Mazurska Fundacja Sztuki. Zaprosiłam również artystkę Janinę Knap, która w tym czasie stworzyła szereg właśnie prac dotyczących tego tematu. W związku z czym wystawa jest jakby złożona z 2 części. Jedna część to są jej prace z jej wystawy tematycznej Legendy Mazurskie. Jej wystawa była pokazywana w wielu miejscach w Polsce. U nas jest kolejną jakby odsłoną. Natomiast do tego zrobiliśmy plener i wystawę właśnie artystów, którzy namalowali również w tym temacie nasze legendy mazurskie. Gość honorowy wystawy poplenerowej przyznaje, że to dobra forma promocji dla twórców. W końcu po coś to wszystko powstaje. Nie sztuką jest chować pracę do przysłowiowej szuflady. Ja mam jeszcze jedną wystawę z tymi pracami. Generalnie prace tam tak sobie chodzą, ludzie je kupują. Ja już w tej chwili nie mam 3 prac, bo już były wystawiane prace 2 razy, 3 obrazów już nie mam. Z czego się też cieszę, bo muszę mieć na farby, na pędzle, na blade ramy. Także to wymaga też jakichś tam nakładów finansowych. Także te obrazy jakby zaczynają żyć własnym życiem. Niektóre zamieszkają w czyichś domach, niektóre pójdą do mnie do archiwum i zrobię może za jakiś czas jakąś retrospektywną wystawę. Podziwiajmy i odkrywajmy swoje talenty. Może i w nas drzemie dusza artysty.